Cześć! W dzisiejszym filmie nauczymy się, jak zrobić amerykańskie ciasteczka z czekoladą, czyli łatwe i szybkie maślane ciasteczka pieguski. Takie ciastka z kawałkami czekolady przygotowuje się błyskawicznie, bez wycinania foremkami. Są słodkie, chrupiące, idealne do kawy, herbaty lub mleka. Zaczynamy od utarcia 180 g masła z niepełną szklanką cukru i wanilią. Dodajemy po połowie brązowego i białego cukru. Jeśli wolicie mniej słodkie ciastka, możecie trochę zmniejszyć jego ilość. Miksujemy kilka minut. Jeśli spodoba Wam się ten przepis, nie zapomnijcie o polubieniu filmu i subskrypcji kanału. Dodajemy dwa jajka. Na tym etapie ciasto może się zważyć, ale to nie zaszkodzi ciasteczkom. Dodajemy łyżeczkę sody i 3 szklanki mąki. Miksujemy. Gdy ciasto zrobi się gęste i klejące, kończymy mieszać łyżką lub szpatułką. Dodajemy posiekaną gorzką czekoladę. Krótko mieszamy. Łyżką do lodów formujemy ciasteczka. Jeśli nie macie łyżki do lodów, możecie uformować kuleczki rękoma. Jeśli lubicie piec ciastka, polecam również pierniczki alpejskie, od razu miękkie, gotowe do jedzenia. Pieczemy około 15 minut w 190 stopniach, najlepiej na najwyższym poziomie piekarnika. To ważne, by umieścić blaszkę na górze, bo te ciasteczka bardzo łatwo przypalają się od dołu. W połowie pieczenia warto odwrócić blaszkę tyłem naprzód, by ciastka równo się upiekły. Gorących ciastek nie zdejmujemy od razu z blachy, bo są zbyt delikatne. Po kilku minutach stwardnieją. Gotowe ciasteczka amerykańskie mają chrupiący spód i wierzch, ale są bardziej miękkie i delikatne w środku. Najlepsze są jeszcze lekko ciepłe, z wciąż miękką czekoladą. Dokładny przepis znajdziecie pod filmem i na mojej stronie lekcjewkuchni.pl. Zachęcam do polubienia filmu i subskrypcji kanału. Smacznego!